Mediteusz Light. Hipnoza, medytacja, autohipnoza, trans. Zaprasza Mediteusz. Witajcie Mediteuszki, Mediteusze. To czwarte wydanie podcastu Mediteusz Light, podcastu bez żadnych konserwantów. Witam wszystkich nowych słuchaczy, witam wszystkich tych, którzy już mieli okoliczność słuchać podcastu Mediteusz Light. Zajmuję się medytacją, hipnozą, transem, autohipnozą, czyli wszystkim tym, czym zajmujemy się na kanale Mediteusz na platformie YouTube. Zapraszam wszystkich do subskrypcji kanału YouTube, zapraszam wszystkich na Spotify, Deezera, Apple Podcast, Google Podcast, aby zasubskrybować ten feed i być na bieżąco. W poniedziałek, środę i piątek Mediteusz Light specjalnie dla Was. Rozmawiamy o hipnozie, autohipnozie, medytacji, transie oraz wprowadzamy różne zmiany w swoim życiu, żeby być w jak najlepszym dobrostanie. Wszystkich tych, którzy słuchają po raz pierwszy, zapraszam do grupy na Facebooku Mediteusz Nagrania Hipnotyczne. Tam prowadzimy challenge, który potrwa miesiąc czasu, a mianowicie zmieniamy wszystko to, co uwierało nas do tej pory. Jeżeli jeździliśmy jakąś trasą do pracy, korporacji, firmy, robimy to inną trasą. Jeżeli jeździliśmy tramwajem, jeździmy samochodem lub rowerem, jeżeli kupowaliśmy zakupy w jakimś jednym sklepie, zmieniamy ten sklep, szukamy okazji, szukamy pretekstu do zmian. Wszechświat działa bardzo prosto, tak jak wiecie. Wszechświat daje nam to, na co oczekujemy. Tak naprawdę nasze zamówienie, nasze triggerowanie wysyła informacje gdzieś daleko do wszechświata i potem to do nas wraca. Jest taka teza, która jest zarazem błogosławieństwem dla ludzi, a zarazem przekleństwem dla wielu z nas. Jest to tak zwana teza samospełniającej się przepowiedni. Ona działa bardzo prosto. Zauważcie, że rezonujemy cały czas jakąś energią, wysyłamy we wszechświat, w uniwersum jakieś myśli. I generalnie ludzie skonstruowani są tak, że jeżeli mają jakiś problem, jakiś challenge do wykonania, zawsze albo w 99% skupiają się na negatywnościach. Wyobraźcie sobie teraz serwer internetowy, serwer komputerowy. Taki zbiór informacji, który gdzieś tam stoi, na przykład przyjmijmy na wydanie tego podcastu, że to będzie YouTube, kanał Mediteusz. Jeżeli wpisujecie w przeglądarce youtube.com/mediteusz, no to otrzymujecie stronę Mediteusza. Informacja, która została przez Was wysłana, jest informacją konkretną. Serwer wie, jak odpowiedzieć. Nie zaproponuje Wam żadnego innego kanału, jeżeli wpiszecie dedykowany adres. I tak jest z naszym umysłem, z naszymi myślami, z naszym szczęściem, z naszym osiąganiem celów, ze wszystkim tym, co wysyłamy w przestrzeń. To do nas wraca. I teraz wyobraźcie sobie, że wysyłacie cały czas negatywności, że macie jakiś projekt w pracy i ten projekt jest naprawdę ciężkim projektem. I cały czas wysyłacie informacje, kurde, jaki ciężki projekt, na pewno się nie uda, na pewno coś zepsujemy, na pewno coś nie pójdzie tak, jak miało pójść. Wszechświat odpowiada bardzo prosto, bardzo szybko, wręcz błyskawicznie. Jeżeli wysyłacie taką informację, że jest projekt ciężki, że coś się nie uda, że coś zepsujecie po drodze, na 99% to otrzymacie. Wielu ludzi skupia się na negatywach, nie widzi pozytywnych stron swojego życia, że mają dwie ręce, dwie nogi, żyją. To są frazesy oczywiście, bo wszyscy żyjemy, mamy statystycznie dwie ręce, dwie nogi, nos, głowę i coś tam w życiu osiągnęliśmy, bez względu na to, na jakim etapie swojego życia jesteśmy teraz. Ale większość z nas skupia się wyłącznie na negatywach, na negatywnościach, wysyła te negatywne zapytanie do serwera wszechświata, po czym za chwilę otrzymuje negatywną odpowiedź, no bo takaż, że zapytanie od nas zostało wysłane. Mam dla Was kolejny krótki challenge, tym razem kilkudniowy. Umówmy się, że trwa od dzisiaj do piątku. Zamieniamy swoje negatywne zamówienia, swoje negatywne informacje, które wysyłamy do serwera wszechświata, na informacje pozytywne. Mamy projekt? Okej, wyjdzie wspaniały, jedyny. Szef nas pochwali. Mamy jakiś challenge? Wyjdzie po prostu tak, jak tylko chcemy. Zmieniamy zamówienia do wszechświata. Samospełniająca się przepowiednia to taki stan, kiedy my sami swoją energią, swoimi myślami, swoimi słowami, swoim życiem i postępowaniem dążymy do tego, żeby ona właśnie się spełniła. Więc tak jak powiedziałem, jeżeli wysyłasz cały czas negatywy do wszechświata, serwer odpowie Ci bardzo prosto i bardzo szybko. Więc umówmy się, że w tym tygodniu, od poniedziałku, bo dziś jest poniedziałek, do piątku,
przeprogramowujemy zapytanie, wysyłamy pozytywne zapytanie do wszechświata, bez względu na to, czego one dotyczą. Oczywiście znajdą się zawodnicy za chwilę, którzy powiedzą, dobra, wysyłam zapytanie, żeby wygrać 7 baniek w lotto. Ciężko, bo przez następny tydzień może być 2 bańki do wygrania, więc będziesz musiał albo musiała poczekać na te 7 baniek kumulacji w lotto. Sprawdźcie, że to działa. Ja wiele razy ze swoimi znajomymi rozmawiam na ten temat i mam wielu znajomych, którzy przeprogramowali swoje myślenie, którzy przeramowali sobie w głowie, że jeżeli oczekują negatywów od wszechświata, bo ten im sypie te negatywy pod nogi, to tylko dlatego, że oni się na nich skupiają. To oni je zamawiają. Bo wszechświat tak naprawdę jest zbudowany bardzo prosto, z drugiej strony wręcz skomplikowanie, ale prosto na tyle, że działa dla nas jako ludzi informacyjnie turbo prosto. Jest informacja, dostajemy odpowiedź. To jest tak jak stukaniem pięścią w ścianę. Jak nawalacie pięścią w ścianę, no to prędzej czy później ta pięść was będzie bolała. Ten schemat się nigdy nie zmieni. Jak pijecie wodę zimną z lodówki, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że zaziębicie gardło. Tak jak rozmawialiśmy kilka dni temu, jak wlewacie wodę do czajnika, stawiacie na kuchence, odpalacie gaz, ta woda wrze po pewnym czasie. Wszechświat działa dokładnie tak samo. Wysyłasz zapytanie, otrzymujesz odpowiedź. Odpowiedź od wszechświata, od naszego uniwersum, od naszego całego otoczenia otrzymujemy błyskawicznie. Uniwersum, wszechświat, nasza energia nie czeka, bo zauważcie prostą rzecz z fizyki. I to nie są żadne frazesy coachingowe, to nie są żadne wydumane czy wyssane z ezoterycznej prasy kwestie. Każda odpowiedź, każde pytanie zawsze uzyskuje odpowiedź. Na każdą akcję musi być reakcja. Tak jak we wszechświecie jest ciepłe, jest zimne, jest białe, jest czarne. To jest proste. Więc teraz zamknijcie oczy i pomyślcie sobie, jakimi negatywami, jakie negatywne zapytania wysyłacie do serwera wszechświata dzień w dzień i jakie negatywy do was powracają. A jeżeli znajdziecie chociaż 3, to spróbujcie je przeramować, że wysyłamy pozytywne zapytanie. Pozytywne zapytanie i oczekujemy pozytywnej odpowiedzi. Oczywiście będą takie zdarzenia, że tutaj gdzieś wyślemy pozytywne zapytanie, ale gdzieś tam z tyłu głowy będzie się snuł chochliczek. Ty będziesz mówił, dobra, nie, jednak tam powiedz jeszcze, pomyśl jeszcze, że negatywnego coś zrób. Tak to działa. Ale spróbujcie przez ten tydzień, od dziś, od poniedziałku do piątku, znaleźć 3-5 rzeczy, które chcecie przeramować. Wysyłajcie wszechświatowi do tego serwera zapytania pozytywne i oczekujcie odpowiedzi. Już przyszły poniedziałek na grupie Mediteusz Nagrania Hipnotyczne. Napiszcie swoje spostrzeżenia, to czy działa. Czy to działa? U mnie działa zawsze. Zawsze, bez wyjątku. Różni się to tylko czasem. Niektóre rzeczy odpalają się w ciągu jednego dnia, drugie w 3, niektóre w tydzień. Na niektóre trzeba poczekać 2 tygodnie lub miesiąc. Ale działa zawsze. Mediteuszki i Mediteusze, dziewczynki i chłopcy, słuchacze i słuchawki, zapraszam was serdecznie na grupę Mediteusz Nagrania Hipnotyczne. Na YouTubie już jest ostatnia część czakraliów pod tytułem Czakra Korony. Super trans, polecam wszystkim. Nawet jak nie słuchaliście czakraliów całych, to ten trans, który jest już na kanale na YouTubie, posłuchajcie. On jest naprawdę energetyczny, naprawdę mi przynajmniej robi super. Wielu moim znajomym, którzy wzięli ode mnie ten trans i którzy stosują, mówią, że to jest jakiś kosmos. A jeżeli ten kosmos może chociaż w procencie dotyczyć was, to ja się bardzo, bardzo, bardzo cieszę. Wszystkim tym, którzy postawili mi wirtualną kawę z linku, który jest pod każdym filmem, naprawdę dziękuję. Że jakbym wypił tą całą kawę, to bym pękł. Ale cieszę się niezmiernie, że macie taki gest, że bez żadnego zastanowienia klikacie i doceniacie to, co dla was robię. Mnie to strasznie cieszy, bo to jest feedback od was. Wyobraźcie sobie, że ja teraz siedzę przed mikrofonem z komputerem, wpatruję się w wykres widma i wbiegający wskaźnik wysterowania dźwięku, a gdzieś po drugiej stronie w Anglii, w Warszawie, w Olsztynie, Gdańsku, Poznaniu, Krakowie czy jakimkolwiek innym mieście na świecie są ludzie, którzy słuchają Mediteusza i którzy mają taką ułańską fantazję, żeby postawić mi kawę i docenić to, co robię, a z drugiej strony są tak daleko, a zarazem tak blisko, bo słuchają tych nagrań, które są wrzucane na YouTube'a czy podcasty na platformy strumieniowe. Nie macie pojęcia, jak mnie to kręci, cieszy zarazem i motywuje do tego, żeby produkować dla was podcasty, żeby nagrywać dla was nagrania transowe.
Dziewczynki, chłopcy, słuchacze i słuchawki, co złego to nie ja. Trzymajcie się ciepło i poręczy. Pamiętajcie o zmianie. Wysłane raz zamówienie do serwera wraca zawsze poprawnie. No chyba, że jest jakiś błąd serwera, ale w przypadku wszechświata bardzo rzadko, ale to bardzo zdarzają się błędy serwera. Wydarzają się tylko wtedy, kiedy my jako ludzie coś zepsujemy w przyrodzie albo zaczynamy manipulować jakimiś prawidłami wszechświata, które istnieją od zawsze. Trzymajcie się ciepło i poręczy, co złego, co to nie ja. Zapraszam na kanał Mediteusz, tam już nowe transy oraz w środę na nowe wydanie podcastu Mediteusz Light. Trzymajcie się.